dawno temu, przed wiekami, w zamierzchłych czasach, za górami, za lasami, w pewnej wiosce, w pobliżu starego zamczyska. A guzik, prawda, był czerwiec, na niebie świeciło słońce, na drzewach dojrzewały czereśnie, a w sercach rozkwitała radość nadchodzącego lata. Znajomi spotkali się w kawiarni, nie w głowie im jednak było słońce, lato i czereśnie. Rozmawiali o ekonomii. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów, odniosło taki sukces. Zobaczcie. Nasza książka i projekt ABC Ekonomii dotarły do ponad 14 tysięcy dzieci w całej Polsce. To bardzo ważne, aby jak najwcześniej rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, jak je zarabiać, oszczędzać i mądrze wydawać. Najważniejsze, że książka podoba się dzieciom. W końcu to dla nich była napisana. Mój synek był ją zafascynowany. Na śmierć zapomniałam. Muszę wam coś pokazać. Nawet na wyspie Bali z dziećmi stawiamy pierwsze kroki w świecie finansów. Rewelacja, przygody Zosi i Maxa znają też dzieci we Francji, Turcji, Argentynie, USA. Wiecie co? To przykre, że świat finansów w każdym z tych krajów wygląda inaczej. Chodzi ci o to, że mieszkańcy tych państw mają różną sytuację materialną. Niestety, jedne kraje są bogate, a inne biedne. Ale wszystkie dzieci powinny mieć taki sam dostęp do edukacji. Każde dziecko ma prawo się uczyć, każde dziecko ma prawo się bawić. O tak! Każde dziecko ma swoje prawa. Przede wszystkim prawo do dzieciństwa. Gdy pracowałam w szkole, korzystałam z materiałów o prawach dziecka przez UNICEF. Są świetne. Organizacja ta przygotowała przystępny i ciekawy sposób wyjaśnia dzieciom swoje prawa. Można ją przeczytać na stronie internetowej UNICEF Polska. Różny kolor włosów, różny kolor skóry, skośne oczy, biegi, to jest cud natury. Mamy różne domy, różne kościoły, wszędzie sobie człowiek może żyć bez stoły. Każdy inny, każdy wyjątkowy, słabszy, lepszy, wyjdzie z naszej głowy. Słabszy, się tak różni.
ale co ty, tacie? Ery, czy ty zawsze musisz mieć wejście smoka? Dlaczego nie jesteś w szkole? Nie twoja sprawa, ale gdybyś chciał nakablować na mnie, tacie, to ci powiem. Mieliśmy dziś skrócone lekcje, a co do praw dziecka, mam prawo do godziwych warunków życia, więc poproszę o dychę na obiad. Oddam ci w przyszłym miesiącu. Trzymaj, tylko wydaj je na obiad, a nie na lody. Dzięki, również z ciebie gość. Twój brat to istny huragan, ale chyba mi się przewidziało, ale chyba miał na uchu. Aparat słuchowy. Erik jest osobą niedosłyszącą, ale za to nie jeden, poza dość wzroku. Gdy mojej babci spanie igła na dywan, to Erik potrafi ją odnaleźć w trymiga. Mam pomysł. Napiszmy książkę o prawach dziecka. Szkoda, że Erik już poszedł. Może posunąłby nam pomysł na nowe przygody Zosi i Maksa. Eureka, słuchajcie, napiszmy książkę dla dzieci o ich rówieśnikach. Różnego rodzaju niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi. Rewelacja. Zosia i Max będą mieli na przykład kolegę z niedosłuchem albo koleżankę z cukrzycą. Dzieci dowiedzą się, na czym polega dana niepełnosprawność i że inny nie oznacza gorszy. Przecież wszyscy jesteśmy tacy sami. Mamy podobne marzenia, wszyscy jesteśmy równi, bez względu na kolor skóry, płeć, narodowość czy posiadaną niepełnosprawność. Niestety, nie wszyscy tak uważają. Erik wiele wycierpiał w szkole przez to, że jest niedosłyszący. Dla niektórych rówieśników był odmieńcem, obiektem żartów. Dzieci potrafią być okrutne. Gdy pracowałam w szkole, nieraz miałam do czynienia z takimi sytuacjami. Nieraz dziecko zdrowe wyśmiewało rówieśnika, który na przykład miało słaby wzrok, kulał lub posiadał blizny po oparzeniach. Nie można na to pozwalać. Dzieci od początku należy uczyć tolerancji, szacunku, zrozumienia drugiego człowieka. Szacunek, zrozumienie, empatia. Posłabsy. Już wiem, mam pomysł na tytuł książki o dalszych przygodach Zosi i Maksa. ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Podwójną siłą powróci. Pomaga.